Cześć moi drodzy, witam serdecznie na kanale Skrzydła Mazowsza i znowu w samochodzie. Jest 4 lutego 2023 roku, godzina 10:30. Jadę na lotnisko do Radomia Piastowa na coroczne spotkanie kadry narodowej w motoparalotniarstwie. Także zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania dzisiejszego odcinka. No i wyruszamy w trasę. Jedziemy przez łąki, pola, góry, lasy, tak żeby zdążyć na czas do Radomia. No i wyjeżdżamy z Radomia. Zostało nam w zasadzie 5 minut do celu. Sola, Radom Piastów, wita. No i jesteśmy przy aeroklubie radomskim. Wjeżdżamy w bramę. Lotnisko Piastów wita, aeroklub Radom. Jesteśmy moi drodzy na miejscu i wchodzimy. Prosił, żeby życzyć Wam wszystkiego najlepszego w nowym sezonie, sukcesów. Andrzej, daj listę. Szczęścia lotniczego. Zdrowia lotniczego, wszystkiego najlepszego. I jest nam, słuchajcie, bardzo miło, że chcecie tutaj z nami być, bywacie u nas. Zapraszamy jak najczęściej. Na miarę tego, czym możemy Wam pomóc, na pewno to zrobimy. No, uważam, że atmosfera jest gorąca, temperatura trochę nie taka, ale myślę, że w przyszłym roku tutaj jakoś podreperujemy się finansowo i będzie nas stać na parę ton węgla. Proszę, pan Bernard Marcin. Marcin, gratuluję ponownie przyjęcia do kadry. Darek Zostawicz. Powodzenia wszystkiego najlepszego. Dziękuję uprzejmie. Jeszcze fota. Do góry tylko nie po słupku, nie po słupku. Dobra, Andrzej Kalesyński. Witamy w kadrze po latach. Ale ja od razu poproszę, nie odchodź, bo tutaj jeszcze masz Jeep Jarosław. Super to! To jest zestaw. To jest w komplecie. Nazwisko takie raczej slalomowe. To wie, kto wie. Mariusz Seski. Czekamy na Mariusz. Z fotki ktoś robi? Oczywiście, że tak. Dołącz do. Poczekaj. Poczekaj, bo Darek się musi rozebrać. Poczekaj. Chodź tu. Dobra. Adam, ty też załapujesz się na zdjęcia, więc się uśmiechaj. Gratuluję powołania do kadry. Pierwsze powołanie, także tym bardziej. Ku wszelkim zaskoczeniu Krzysztof Romicki. Jest powiem,
powiem, i powiem wam tak, chyba Adam to zaplanował. Dinozaury za nowicjuszami. Krzysiu, Krzysiu, trzymaj, bo masz już tego taką kolekcję. To jest 20 raz. No dobra, to witam u sponsora. Jacek Sępło. Po przerwie witamy ponownie. Nie dostaniesz powołania. Michał Perkowski. Witam. W celu zmylenia przeciwników jego komplet. Komplet. Daniel Balkowiak. Tu się patrz, tu się do kolekcji następne. Część pierwszej części. Gratuluję, gratuluję. I wiecie, bo tam... Jeszcze nie. Michał Radka. Wow. Dziękuję, dziękuję. A tam już paru jest takich zdenerwowanych, myślą, że ich nie wyczyta. Wojciech Palac. Wojtek dołącza do Krzyśka i teraz Tomasz zwany Jarosławem Budziszewskim. Nie ma Tomka Budziszewskiego, bo jak to nie ma Tomka? Jest Jarosław. No ma rozwoje. Nie, to jest Budziszewski obojga imię. Gratuluję. Pana jest. Gratuluję. Zdjęcie przyjrz. Teraz wyczyta przyciutko tych nieobecnych. To jest Mateusz Kawęża, Bartek Nowicki, Jarom, Tomek Walczak. Tomek Walczak idzie. Dlatego profesor. Idzie. A idzie. A idzie. Proszę bardzo. Dobra, mamy tutaj jeszcze Piotrka Kozika Kozikowskiego, mamy Bartka Wusiłę i Mateusza Gabletę. Jeszcze nie dojeżdżę. No i podczas dzisiejszego spotkania zapaliliśmy światełko Grzesiowi. Jakby to było wczoraj, już 10 lat, prawda? 14 rok. W przyszłym roku będzie czas. No i czas spotkania dobiegł końca. Czas powrotów do domu. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam do kolejnych.